Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat komunikacji w Warszawie. Mowa o budowie pierwszej podziemnej trasy tramwajowej w Warszawie. Podziemna linia tramwajowa powstanie na Ochocie i będzie dojeżdżać do Dworca Zachodniego. Inwestycja jest powiązana z modernizacją Warszawy Zachodniej, o której niedawny film znajdziecie na kanale. Kiedy zatem powstanie nowa linia tramwajowa? O tym więcej w dalszej części materiału. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu murator.pl pod tytułem Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego już niebawem. Zawarto umowę z wykonawcą. Będzie podziemny przystanek i tunel. Autorstwa pana Przemysława Zańko-Gulczyńskiego. Oraz artykuł na portalu tvn24.pl pod tytułem Tramwaj pojedzie tunelem. Dotrze do Dworca Zachodniego. Umowa podpisana. Autor artykułu nie podpisał się. W ostatnim czasie w Warszawie miejsce ma mnóstwo inwestycji tramwajowych. Między innymi budowany jest tramwaj do Wilanowa, czy powracają tramwaje na ulicę Kasprzaka. Jednak niedługo zacznie się budowa najbardziej interesującego projektu w stolicy, czyli podziemnej trasy tramwajowej. Jak czytamy na portalu murator.pl, nowa trasa tramwajowa o długości około 1,6 km będzie zaczynać się pod dworcem PKP Warszawa Zachodnia. Powstanie tu podziemny przystanek połączony z dworcem kolejowym i autobusowym, a połączony będzie przejściami podziemnymi. Stąd tramwaj pojedzie tunelem długości około 500 metrów pod Parkiem Pięciu Sióstr i wyjedzie z niego na powierzchnię na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Następnie pobiegnie tą ulicą i połączy się z istniejącą siecią tramwajową przy skrzyżowaniu z ulicą Grójecką. Stąd będzie mógł skręcić w stronę centrum, Okęcia lub w ulicę Banacha. Za budowę podziemnej linii tramwajowej w Warszawie odpowiedzialne będzie konsorcjum firm z UE i FAB. Roboty budowlane rozpoczną się 20 czerwca 2024 roku, a nowa trasa powinna być gotowa w okolicach kwietnia 2026 roku. Inwestycja ma już pozwolenie na budowę, a 20 lutego 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą. Jak czytamy na portalu murator.pl, tramwaje warszawskie zapewniają, że czas przejazdu na dworzec z ulicy Grójeckiej wyniesie około 5 minut, a ze stacji metra Politechnika nieco ponad kwadrans. Co ważne, zieleń w parku Pięciu Sióstr nie ucierpi w wyniku budowy tunelu. Podziemną trasę uwzględniono bowiem przy projektowaniu parku. Nad trasą przyszłego wykopu nie sadzono żadnych drzew ani krzewów. Podczas budowy trasy tramwajowej na Ochocie wystąpi wiele utrudnień, a będzie to m.in. zamknięcie wschodniej jezdni na ulicy Bitwy Warszawskiej oraz przez cały okres budowy niedostępna będzie znaczna część Parku Pięciu Sióstr z uwagi na budowę tunelu pod nim. A jak będzie wyglądał podziemny przystanek tramwajowy na Dworcu Zachodnim? Jak podaje źródło, podziemny przystanek tramwajowy powstanie po południowej stronie dworca, między peronami a alejami jerozolimskimi. Będzie się on różnił od metra wysokością peronów, podłoga w tramwajach jest niżej niż w pociągach metra. Perony tramwajowe będą bardzo blisko peronów kolejki WKD, na poziomie minus 2. Dzięki ruchomym schodom i windom pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz, żeby przesiąść się z tramwaju do pociągu. W efekcie powstanie wygodny węzeł przesiadkowy obejmujący komunikację miejską, pociągi i autobusy dalekobieżne. Koszt budowy podziemnej trasy tramwajowej wyniesie ponad 300 milionów złotych. Warto dodać, że w przyszłości ma powstać drugi tunel tramwajowy do Dworca Zachodniego, który będzie zmierzał od strony Woli. Tramwaj ma połączyć ulicę Kasprzaka z Dworcem Zachodnim. Jestem ciekawy, co sądzicie o inwestycjach tramwajowych w Warszawie. Podoba Wam się ten pomysł komunikacji? Jestem ciekawy Waszej opinii. Proszę o zostawienie jej w komentarzu. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.